Such a beauty, you're a cutie, every man hypnotizer. Justyna Ramionczek jest z Wilczy. Jest panną, ma 1,75 cm wzrostu, jej wymiary 95, 85, 90. Ula Wieczorek, 1,70 m wzrostu, wymiary 88, 66, 88. Brunetka, co widać, kolor oczu brązowe. O zainteresowaniach pomówimy na scenie. Tak wygląda. Ula Wieczorek, dziewczyna z numerem drugim. Żaneta Kapuścińska ma... Ej, Żaneta, jesteś pełnoletnia? Porozmawiamy jeszcze o tym. 1,64 m wzrostu, 75, 68, 82 to jej wymiary. Ma rude, miedziane włosy. Ciekawe, czy naturalne. Oczy piwne. To jest na 1,71 m, wymiary 84, 62, 88. Kolor włosów brązowy, kolor oczu też brązowy. Bardzo lubi muzykę, sport, interesuje się modą. Skąd jest, jeszcze nie wiemy, ale się dowiemy. Kandydatka z numerem 5, Ilona Gruszka z Kielc. سكايات اليوم لهات اليوم سكايات أحسى الناس الحوفي اللي حيومهم لبن فتصرا بها دجل باننا 1,73 m wzrostu 84, 64, 91 to jej wymiary. Ma brązowe włosy i niebieskie oczy. Kandydatka z numerem 6 Angelika Zapała, również kielczanka. 1,64 m wzrostu, wymiary 90, 62, 85. Ciemna blondynka z zielonymi oczami. I kandydatka z numerem 7, Agnieszka Śledź. Oczywiście mam ulicę, ale nie mam miejscowości. Agnieszka, o tym porozmawiamy na scenie. Panna, 1,70 m wzrostu, 90, 68, 87 jej wymiary. Brunetka z zielonymi oczami. I dziewczyna z numerem 8, która przybyła nagle z nienacka, Olga Stępień, zapytała się, dobrze, a w czym ja będę brała udział? I tak nam wyszło. Ma numer 8, jest z Maleszowej, panna, 1,61 m wzrostu. Monika, twoje wymiary są dla mnie zagadką. Napisałaś wymiary 161. Wyjaśnimy sobie to, tak? Czarne włosy, zielone oczy, interesuje się sportem i polityką. Szygułeczka, trzy, proszę. Możesz wykonać taneczne ruchy biodrem. Ogóle zaczaruj publiczność, proszę. Żanetka, no a tańce biodrami coś? Jest ta chustka, no to wiesz. No jest dobrze. Dziewczyna na imprezie. Gdzie ten kostium?
mistrza. Maciej Furmanek, zapraszam cię na scenę. Tytuł mistrz publiczności trafia do dwójki. To jest dziewczyna tam. Słuchajcie, a pozostałe dziewczyny są jakie? Super! I z gminy Daleszyce. To jest nagroda ufundowana przez pana burmistrza. Ten tytuł trafia do Uli Wieczorek. Panów zapraszam, trzeba zejść, zrobić tam. O, tak, bardzo proszę. Ula Wieczorek otrzymuje odtwarzacz MP3 i nie wiem co, bo mam tutaj zagrypsowaną informację, ale jest to nagroda podwójna, dwuczęściowa. Pan burmistrz, a ja myślę, że panowie powinni pomóc panu burmistrzowi, bo tutaj i szarfa, i dyplomy, i uściski, i zdjęcia. O, właśnie. I z Buskowianki. Buskowianka jest jednym ze sponsorów tej imprezy. I ten tytuł trafia w tym roku, tutaj w Borkowie, do dziewczyny z numerem, nie wiem jakim, Żaneta Kapuścińska. Żanetka Kapuścińska. Jesteś jedną z dziewczyn, którą Buskowianka zapewne zaprosi do specjalnej sesji fotograficznej, reklamowej, ale od... Druga wicemis. Ten tytuł trafia do Ilony Gruszki. Kandydatka z numerem 5. Ilona Gruszka. Druga wicemis. Już, pan burmistrz idzie. Nagrodę dźwiga pan Norbert. A teraz już nie pan Norbert. Tak jest, pan zastępca burmistrza. Pierwszą wicemis zostaje w tym roku w Borkowie. Angelika Zapała, numer 6. Szanowni mis lata 2008 w Borkowie. Zakończone. Ciekawa jestem, kto zgadnie. Ula! Niestety nie mam numerów, tylko nazwiska. Ula Wieczorek! Halo DJ, umawialiśmy się. Ula Wieczorek, mis lata w Borkowie. Pan burmistrz wręcza nagrodę, szarfę. I tak oto wybraliśmy najładniejsze dziewczyny w Borkowie, ale wszystkie były przepiękne, wszystkie wystąpiły przed państwem. Najtrudniejszy moment? Myślę, że pierwszy moment był najtrudniejszy. Pierwsze wyjście, tak, najbardziej stresujące. Namówili mnie do tego rodzice i mój chłopak.